mamy takich gości, którzy nas ochraniają i bawią się teraz naszym radiem. Każdemu się podoba tutaj nasze radio. A to jest dobry prezent. Dziękujemy za prezent. Rafałowi Pietrzakowi i jego synkowi, którzy nam podarowali to radio na zlocie. Wszystkim się bardzo podoba. Nam oczywiście najbardziej. Dziękujemy. I używamy to najważniejsze. Używamy. Włączanie i wyłączanie to najwięcej baterii czerpie. Witamy w Pakistanie. Jest to wyzwanie, nawet się rymuje. Gratka dla podróżników. Najtrudniejszy kraj, w jakim byliśmy do tej pory i podejrzewam, że długo, długo nie będziemy w tak trudnym kraju. I to są takie już małe Indie. Tutaj mieszkają Hindusi. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Pakistan był kiedyś Indiami. Odzyskał niepodległość i państwo zostało stworzone dopiero w 1947 roku, czyli nie tak dawno, a dokładnie 14 sierpnia 1947 pamiętam, dlatego że wtedy urodził się mój brat. Nie w 47, ale 14 sierpnia. I bardzo dużo jest tutaj podobieństw, kultura, zwyczaje, nawet herbata z mlekiem jest, tak jak w Indiach. Jednak różni ich jedna podstawowa rzecz, dlatego się podzielili. Chodzi tutaj o wiarę. Jest to państwo muzułmańskie, bardzo restrykcyjne, ale nie aż tak jak Iran. I mający bardzo duże problemy z terroryzmem, z Afganistanem i z narkotykami. I te rzeczy się wiążą bardzo ze sobą. Stąd ta eskorta. Stąd to wygląda, jak wygląda. My jesteśmy umęczeni, zmęczeni. Jesteśmy pierwszy raz w hotelu po tygodniu. Z takich namów naszych ochroniarzy do tej pory opanowaliśmy, ale ten, którego lubiliśmy, powiedział, lepiej będzie jednak, jak w tej miejscowości będzie spać w hotelu. No dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że dzisiaj się uwolnimy, będziemy wolni i dojedziemy do Islamabadu i nie słyszeliśmy o tym, żeby ktokolwiek miał aż tak daleko eskortę i mamy nadzieję, że my też jej nie będziemy mieli tak długo. Także z pozytywnym nastawieniem pomimo wszystko do Pakistanu, z takim optymizmem porannym, witam się z wami w nowym odcinku. Zmiana warty na środku niczego, bo tu nie ma miast. Jeden samochód przyjmuje nas, drugi będzie nas raz dalej eskortował. Drugi? Dzisiaj to już nie. Nie, no dzisiaj już któryś. Ja straciłam rachubę, ale jakiś szósty chyba nas przyjmuje. I każda zmiana, zdjęcie. Powitanie, selfiaki, zdjęcie, rozmowy, pytania te same. Ale dzisiejszego dnia mamy jeden sukces, bo udało nam się kupić kartę SIM, a nawet dwie. Nie wiem, czy to jest akurat sukces, dlatego że dalej nie działają. Miały zacząć działać po 4 godzinach, a minęło już 6. Kilkadziesiąt lat temu w Polsce było tak, że się szło do sklepu, kupowało kartę i trzeba było czekać na aktywację nawet dzień. I tak się właśnie czujemy, jakbyśmy byli w Polsce jakieś 20 lat temu. I jakie są ceny? 20 GB internetu to jest 36 zł w przeliczeniu. 10 to jest 16. Za to mamy na 40 dni karty prepaid i możemy z nich korzystać. Tyle, że nie wiemy, kiedy nam je włączą. I czy w ogóle włączą, ale internet jak już włączą, ma działać lepiej niż w Iranie i nie będą potrzebne żadne VPN-y. A zobaczymy, jak będzie z zasięgiem, bo jak na razie to my jedziemy przez takie tereny, że praktycznie pustynia i nic więcej. Pustynia, góry albo pustynia i góry.
I następni, tym razem na motorze. Ale ze światłem. Pierwszy raz używają teraz częściej światła. Albo pierwszy raz działa. Albo pierwszy raz działa. No, ale... Ciekawe, którzy to? Czy ostatni, czy przedostatni? Motorki więcej jak 60-70 nie idą. Teraz będzie wolno, a tutaj już trasa jest lepsza tego dnia. Kolejny dzień i niestety kolejna eskorta. Okazuje się, że chyba, że będziemy jechać do samego Islamabadu, ale dzisiaj już nie damy się zrobić na głodnego. Robimy zakupy, śniadanie na wynos. Nawet nie wiemy, co to jest, jakiś pierożek. Nasza dzisiejsza eskorta tych dwóch panów. A, oni do zdjęcia się przygotowują, bo nie wiedzą, że to jest foto. Oliwiec. Wow. Jeszcze stanę z nimi, będę myślał, że to jest foto. W końcu po tygodniu zjemy jajka, bo nie możemy kupić. Mamy omlet, ale z papryczką ostrą widać. Ale będzie dobry. Z papryczką i ze szczypiorkiem chyba. Tak. Nie, to papryczka zielona. To jest papryczka? O, to będzie na ostro. No ale w Pakistanie wszystko jest na ostro. A, przegrali na pół, okej. Aha, czyli to jest dla nas obojga. Okej, how much? O, mamy takeaway, okej. Super. No, to jest jak pizza master. Wow! Mashallah. This is your le chèvre. Chyba w końcu, po prawie tygodniu czasu, jesteśmy wolni w takim sensie, że nikt nie jedzie przed nami. I... Ale musimy wysiadać na każdym checkpoincie. Nawet są takie blokady, żebyśmy nie mogli przejechać. Musimy pokazywać paszporty, robić sobie zdjęcie z naszym samochodem, że jesteśmy, żyjemy i samochód jest. Tak, ale w końcu zeszło z nas takie ciśnienie, bo już się czuliśmy bardzo uwięzieni, no bo to jest jednak uwięzienie. Musimy się dostosowywać do tych zmian, do tego wszystkiego. Nie mogliśmy w ogóle tego Pakistanu eksplorować takim, jaki on jest. Zobacz, jak mają na głowach, tak. Co one niosą. Czyli na przykład ogarniać sobie takie widoki. One niosą, albo to jest opał, albo to jest... Uważaj, krowa. O, krowa. Dwie. I w końcu wydaje nam się, że będziemy do Islamabadu mogli trochę pojechać sami, ale to jeszcze nie wiadomo, czy to tak jest, czy nie. Jeszcze jesteśmy niepewni do końca, czy gdzieś zaraz nie będą stali. Czy zaraz ktoś do nas się nie dosiądzie, albo znowu będzie nas eskortował. Tak. Mamy już naprawdę dosyć. Dalej nam nie włączyli internetu. Jesteśmy odcięci od świata. Właśnie, bo internet kupiliśmy. My mówiliśmy o... Nie, o kosztach mówiliśmy. Dobra. Oprócz internetu to jeszcze nam zrobili NOC, czyli No Obligation Certificate, to robili w Kuwaicie i to jest informacja, objection, to jest informacja o tym, że nie jesteśmy zagrożeniem terrorystycznym w Pakistanie. Że nie jesteśmy terrorystami. Tak. I... Ale na jakiej podstawie oni nam to dali, to nie wiem. To się robiło w tej samej okolicy co internet, ale do tej pory aktywacji internetu nie doczekaliśmy. Nie możemy zrobić reklamacji, dlatego że jesteśmy na totalnym pustkowiu, są tutaj góry, jakieś takie szczątkowe. Ale być może następne miasto wpadniemy do franczyzy i będziemy... Ale będziemy robić burę, bo miały być 4 burę, godziny. Wpadniemy. Zrobiliśmy sobie przerwę, zostawili nas samych, już myśleliśmy, że a nuż jesteśmy wolni. Okazuje się, że nie. Za zakrętem czekała na nas następna eskorta i nas eskortują, ale dobrze, że mieliśmy ten czas, by się zatrzymaliśmy. Porozmawialiśmy, odpoczęliśmy od wzroku, bo to jest chyba najważniejsze. Tak, oni się tak patrzą, tak się gapią na nas. Dla nich jesteśmy nowością i atrakcją. Tak jak oni dla nas w sumie, nie? Nie, ja mam ich dosyć, to nie jest dla mnie atrakcja. Tydzień będziemy w eskorcie, nic się nie zrobi. Nic nie poradzimy, musimy jechać za nimi.
nie pozbędziemy się ich tak szybko. I od nowa zmiana, następna ekipa. Czasami proszą nas o paszport i wizę, czasami nie, to tak co drugą jest, czasami mnie wołają na zdjęcie. I tak w koło ci, Macieju, i ja już mam tego dosyć. Jedną żegnamy, nową witamy. Daniel, czyżbyśmy byli wolni? Nie, jeszcze jedna do M14 do autostrady. Chyba ostatnia. Chyba ostatnia to jest od tygodnia. Dzień szósty naszego zwiedzania więziennego Pakistanu. Kończymy w hotelu. A dlaczego? Dlatego, że nie pozwolono nam spać w groszku. To znaczy już wcześniej nam nie pozwalano, ale zawsze jakoś tam walczyliśmy, kłóciliśmy się z nimi. Oni nie rozumieli, zmieniali, wymyślali. A teraz trafiliśmy na takiego gościa, który nam powiedział, że absolutnie nie, ale my go polubiliśmy, chyba on nas polubił, bo właśnie byliśmy z nim na herbacie, nas zaprosił. Najlepszej, jak kupiliśmy w Pakistanie. Z mlekiem. Ale najlepszej, tak. Mimo tego, że nie lubimy z mlekiem, my jesteśmy fanami tureckiej herbaty. I wylądowaliśmy w tym hotelu, mieliśmy do wyboru dwa pokoje. Za 25 zł albo za 50, nasz pakistański security ze skorty powiedział, weźcie sobie ten tańszy, nie wydawajcie więcej, 25 zł, już wam pokazujemy, gdzie mieszkamy. Wejście jest jak do stodoły i to jest autentyk, tak wszystkie pokoje wyglądają. Oni dodatkowo jeszcze zostawiają kutkę na drzwiach, my tej kutki nie zostawiamy. Wystarczy nam, że się w ten sposób to zamyka. Pokaż, gdzie mieszkamy! Widzieliście pewnie trochę z tyłu. Co hotel to lepszy? A ile hoteli widziałeś? To jest pierwszy, który widzimy. Ostatnio wam pokazywaliśmy w Bułgarii. A. To też jest bardzo ciekawy odcinek, obejrzyjcie sobie. A tutaj w tym hotelu, to co wyróżnia hotele pakistańskie i Dalekiego Wschodu i to o czym czytaliśmy, sprawdziło się, dlatego że są po prostu brudne. Jest to tak brudno, że jest masakra. Pokażemy najpierw drzwi, które są wynerlane, wykurzone. Jezu, ziemskie brudy pokazywałaś. Podłoga była tutaj nigdy chyba nie wycierana. To jest inny standard, no jak nawet chce się przyjechać tu na wakacje, to jest inaczej. Ogólnie rzecz biorąc tak, ubikacja też jest... Zaraz do ubikacji przejdziemy. Co mamy tutaj? Dostaliśmy w worku czyste ręczniki i to są chyba mydełka. Ale wzięliśmy swoje, bo my nie używamy tych raczej hotelowych nigdy. Znaczy rzadko śpimy, ale jak mamy ze sobą domowe, no to bierzemy domowe. Mamy nawet telewizor, klima jest.
Wiatrak jest. Jest wiatrak. Łóżko właśnie nie wiemy też, jak jest to pościelą, chyba zaraz zejdziemy jeszcze raz do groszka po swoje, zsuniemy łóżka, bo jest jakoś dziwnie. No, no ogólnie. To raczej nie jest kot, który jest prany za każdym razem, ja w to nie wierzę. Poduszki też są takie, jakby ktoś tu, w ogóle tak jakby ktoś tutaj wcześniej był, bo tak, są ciapy pod łóżkiem. To nie są nasze ciapy. Ej, to są, wiem, bo to są łazienkowe, ktoś zapomniał wziąć. No to się używa w łazience. No. Jest pusta butelka po wodzie, proszę bardzo. I jest nawet popielniczka, która jest, dobrze, że są wyrzucone bety, bo... Jest używana, tak? Bo jest używana, to było przewrócone, to jest wszystko zakurzone. No i ta poduszka... Daj to w ogóle powąchać. W sensie poszewka. Może jest po prostu tak poplamiona i mi się wydaje, że jest brudna. Dobra. Ale chyba pójdziemy po swoją pościę, no bo pod tymi kocami nie będziemy spać. A! I co jest najlepsze, tutaj jest okno na korytarz. Nawet jak się zasłonimy, to tutaj są takie dwie dziurki. Nie wiem, po co one są. Daniel, żeby było wszystko widać. Jakiś pomysł? No materiał po prostu tu miał dziurkę i... Ale Aldona już zeskanowała. I tutaj też miał dziurkę i to jest takie wszystko podejrzanie. Zeskanowałaś dobrze, wszystko. Ale łazienka jest najlepsza, bo jeszcze w takim hotelu z taką łazienką nie spaliśmy. Nie nagrywaj mnie od tyłu, bo ja mam włosy niemyte już od 3 dni. Dzisiaj nam się udało wodę zanegować taką kąpielę. Udało nam się wodę zdobyć. Nie no, Pakistan to jest inny stan myślenia i w ogóle inny stan wakacji. Te ślady są nasze, bo no. Na początku weszliśmy zobaczyć. I nabrudziliśmy, bo raczej tutaj była wytarta podłoga. I chodzi o to, że mamy normalny kibelek, ale prysznic się bierze tu. Nad nienormalnym kibelkiem. Od razu leży gazetka. I jest grzebień wielokrotnego użytku hotelowego. Albo ktoś zostawił, nie wiem. No jak się prysznic bierze tutaj? Tu jest prysznic nad tobą. I będę lała na drzwi? Wiaderka, jeszcze nie wiemy, jak się używa wiaderek, jak się w nich kąpie, czy się w nich stoi. To ja wchodzę do wiaderka? I jutro jakoś się umyjemy. To nie jest źle. Mogę się prysznic tutaj, ale wtedy na klapie. Za 35 zł nie jest źle. Dobrze. Albo możemy brać prysznic jednocześnie. Kończymy już dzisiaj. Bo uwierzcie nam na słowo, ale jesteśmy tak wykończeni, że... Resetujemy się. I zobaczymy, co będzie jeszcze jutro. Ten odcinek, jak już oglądacie, to jest pewnie z iluś tam dni i wy to oglądacie bardzo szybko, a my to wszystko przeżywamy dłużej. Bardzo wolno. I musimy się też w międzyczasie resetować, bo naprawdę jest ciężko. Tydzień wyjęty z życia. Mam nadzieję, że jutro będzie w Islamabadzie i nas zostawią i już będziemy wolni. Jeszcze dla oglądu całej sytuacji widok z okna z naszego hotelu o poranku. A tym samym zaczynamy 7 dzień eskorty. Nie spało się tak źle, to chyba było głośno. Ale najważniejsze, że są palmy, można powiedzieć, że 5-gwiazdkowy hotel. Takie billboardy wielkie. Ale palmy są też. Tak to chyba jest sztuczne. No, te dwie są sztuczne. To jest prawdziwe. Jesteśmy wolni! Teraz się zaczyna prawdziwy van life w Pakistanie. Możemy robić, co chcemy. Z jednej strony gdzieś nam z tyłu głowy jeszcze zostają te obawy o to, że musimy być ostrożni, to na pewno, ale w końcu 7 dni, z czego 5 pełnej jazdy, jedziemy autostradą do Islamabadu i już teraz będziemy mogli Pakistan eksplorować tak, jak lubimy, czyli z ludźmi, czyli w miejscach, w których normalnie turystów się nie widzi. Nie, no byli ludzie, ale to byli tylko policjanci, głównie policjanci. Znaczy, zaczepiało nas dużo ludzi, ale jednak cały czas ktoś tam na nas czekał, nas poganiał. Dobra, jedziemy, zmiana. Tak, a jeśli nie zaryzykujemy, to nie będziemy w stanie wam powiedzieć, jak naprawdę w tym Pakistanie jest. I bardzo się cieszymy, że możemy to zrobić. Trzymajcie za nas kciuki, nie zapomnijcie o kciuku w górę, żeby zasięgi się zgadzały na YouTubie, no i oczywiście o subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.